Film powstał dzięki wsparciu naszych patronów. Dołącz do nas na patronite.pl. Jakie mamy newsy, panie Robercie? No właśnie, kurwa, obrazki będę wciskał. Robert Zembrzycki. I Jarosław Juszkiewicz. Może ty zaczniesz tym razem, czy ja mam znowu zacząć? Zawsze ja zaczynam. Dzisiaj twój news jest pierwszy. Dobra. Jakiś filmik przygotowałeś. Tak, przygotowałem filmik. Wiem, że wielokrotnie mówiłem, że jak coś jest głupie i tak dalej. A poczekaj, bo na razie to jest dupa. Z czym ci się kojarzy firma Volkswagen? Poza tym, że z Das Auto. To my. Z emisjami na przykład niezgodnie. No więc chyba firma stara się swój wizerunek nieco ocieplić i stworzyła pewien rodzaj pojazdu koncepcyjnego. Zobaczmy. Zobaczmy w takim razie. To jest, moi drodzy, fotel biurowy, który ma napęd elektryczny. Tak, też chcę mieć. I teraz najlepsze. To nie jest produkt, który jest w sprzedaży. Co więcej, on chyba nie trafi do sprzedaży, ale pokazuje możliwości Volkswagena. Firma chce po prostu chyba ocieplić swój wizerunek marketingowy i stworzyli taki koncept. Ale, Robert, to nie jest głupie. Mnie się bardzo podoba. No tylko, wiesz co, ja w pracy na przykład korzystam z każdej możliwej... Ty nie chcesz używać swoich wspaniałych okularów. No, bo męczy mi się wzrok jednak. Ja bym bardzo chciał w pracy na przykład... w pracy korzystam z każdej wolnej chwili możliwej, żeby wstać się ruszyć. Pójść po wodę, przejść się po schodach. Na szczęście muszę to zrobić kilka razy dziennie. I z każdej takiej okazji do ruszenia się korzystam, bo uważam, że i tak siedzimy za dużo. W momencie, jak będziesz mógł pojechać do lodówki i po kawę bez wstawania z fotela, to będzie klęska. Ale pomyśl o korporacjach. Widziałeś kiedyś film Wall-E? Tak. Okej, dobrze. Przekonałem cię. Trochę mnie przekonałeś, ale wyobraź sobie, jakie to daje możliwości. Mieć taki fotel dla zabawy. Jezus, ścigać się tym po korytarzach z kolegami. O tym pracy. Mówię. No tak, no. O ale tym to, mówię. Wiesz co, wolę wcześniej wyjść z roboty i iść na przykład na go-karty z tymi samymi kolegami. Swoją drogą, jeśli chcecie, żebyśmy poszli sobie... na go-karty, to też dajcie znać. Zrobimy z tego vloga. Co ty na to? Zdziwiłbyś się, bo jestem całkiem dobry. Kiedyś wygrałem mistrzostwa dziennikarzy. Dobrze, bardzo chętnie. Było to jakiś czas temu. Teraz sobie wyobraź sytuację. Park w dużym mieście. Niedziela słoneczna, wychodzą ludzie z dziećmi, a ty się pojawiasz na takim fotelu i jedziesz sobie na piwo. No przecież to jest złoto. No złoto, to prawda, ale chcę w parku... Volkswagenie drogi iść to... W parku... Jak ty możesz z takimi... Wiem, co mi się... W parku było... Sounds of Cards. Tak, w parku byłoby ciężko, bo wertepy wyboje, urwałbyś te kółka. Musiałbym mieć bardzo terenowe kółka. Hulajnogi są terenowe, dlaczego takie fotele, nie? Mnie się podoba. No jest to jakiś pomysł, dobrze. To zrobimy teraz tak. Jarek, czy wiesz, na co patrzymy? Robert jest ostatnią osobą, którą bym podejrzewał, że wrzuci zdjęcie z kosmicznego teleskopu Jamesa Webba, a to zdjęcie rzeczywiście gruchnęło w ubiegłym tygodniu i po raz kolejny zaszokowało świat. Tak, to są, kochani, ni mniej, ni więcej, tylko narodziny gwiazdy. I nie chodzi mi tu o moje czy Jarka urodziny, tylko faktycznie tu widzimy protogwiazdę o przepięknej, bajkowo-poetyckiej nazwie L1527. Astronomowie są, kochani, mistrzami w określaniu poetyckich nazw. Skończyły im się już po prostu z mitologii greckiej wszystkie możliwości. Nie, gwiazdy są określane numerami. Wiem. Która znajduje się w środkowej części tej klepsydry, którą widzimy tutaj. Jaki na zdjęciu. Jaki to jest gwiazdozbiór, bo ja tego nie sprawdziłem, ty wiesz? Nie. Czy to jest w ogóle widoczne z Ziemi? Znaczy... Obiekt ma jedynie... Poczekaj. Jest to jeszcze nie w pełni uformowana gwiazda. Obiekt ma jedynie około 100 tysięcy lat, więc jest stosunkowo młodym ciałem niebieskim, tak? A biorąc pod uwagę wiek i jasność w podczerwieni, uważany jest za protogwiazdę klasy 0. Nie wiem, co to znaczy, ale gołym okiem tego nie widać i widać ją tylko w podczerwieni. To jest, moi drodzy, protogwiazda
jeśli chodzi o klasy, myślę, że chodzi o etap rozwoju. Tak, to najwcześniejszy etap formowania się takich obiektów, podczas którego otacza je chmura pyłu i gazów, w tym wypadku o masie 20-40% naszego Słońca, dostarczająca materiał niezbędny do utworzenia pełnoprawnej gwiazdy. To na razie... No. To na razie jest moment, moi drodzy, kiedy ta materia się gromadzi, ugniata. Ta ciastolina gwiezdna dopiero powstaje i w pewnym momencie, taka jest teoria, i tak twierdzą astronomowie, dochodzi do takiego zagniecenia tej tak, masy. Tak, w miarę wzrostu masy gazy będą coraz zaczyna bardziej ściskane, zaś temperatura jądra zacznie rosnąć, dochodząc do punktu rozpoczęcia syntezy jądrowej. Wówczas gwiazda zapewni pobliskim planetom światło oraz ciepło. I teraz, jeżeli spojrzycie na to zdjęcie, to jest średnica Układu Słonecznego. Także patrzymy to jest na makroskalę, coś, tak. Tak, patrzymy na coś naprawdę dużego. Tak. Oczywiście formowania gwiazdy nie da się zobaczyć ludzkim okiem, nie tylko ze względu na olbrzymią odległość. Jakim okiem? Ludzkim? Tak. Zdjęcie powstało... Gołym. Ludzkim przez teleskop się da. No tak, gołym okiem. Zdjęcie powstało więc w podczerwieni, chociaż nie, ludzkim okiem się nie da, bo my nie widzimy w podczerwieni. Zdjęcie powstało więc w podczerwieni, a wykonane jest specjalną kamerą NIRCAM, znajdującą się na pokładzie teleskopu Jamesa Webba oczywiście. Nie wiem, czy wiesz, że ostatnio musieli manewrować teleskopem. Okej. Okay. Jak się nazywają? Kosmiczne głazy, tak? Kosmiczne kamienie, czyli meteoryty zagrażają niestety. Chciałem okay. założyć okulary i właściwie to zrobię. Nie, zostanę do końca w tym outficie. W jakim outficie? O czym ty mówisz, Jarek? Przecież na co dzień chodzę tak na co dzień. Dobrze, to nie spodziewałbym się, że Robert gruchnie newsem astronomicznym, ale super, bardzo mi się no to podoba. No bo ileż można o grach mówić? Zwłaszcza, że w tym tygodniu gram sobie w jedną grę, mogę o niej wspomnieć, bo gorąco ją chciałem polecić wszystkim. Jeśli ktoś lubi gry, to i tobie też polecam. Valhalla. Nie zagryzaj... Nie, w ogóle nie gryzę okularów. Dziękuję. Gra jest super wciągająca, jest w klimatach mitologii greckiej i przeszła bez echa, bo wyszła mniej więcej w tym samym roku co Valhalla i Cyberpunk. Mhm, no. A też jest grą Ubisoftu i jest moim zdaniem dużo lepsza niż Valhalla, która ci się spodobała. Polecam Immortals Phoenix Rising. Fantastycznie się bawię. A teraz przechodzimy do... A propos zabawy. Tak. Patrzycie na gilotynę, ale chciałem jest powiedzieć, to... że jest to obcinarka do cygar albo urządzenie do masowego dokonywania obrzezań. Nie, to jest gilotyna i to jest zabawka. Okej, okay, szanuję. To jest zabawka z XIX wieku i ma 2 metry, przepraszam, 2 metry ma prawdziwa. 2 stopy wysokości, była dość popularna. A w przeliczeniu na polski ile to 2 stopy? 2 stopy to jest około 70 cm. Ten wszystkim nie wierzy, musi przeliczyć. 60. O rany, no duża różnica. No duża. I teraz czytam opis tej zabawki, bo nie chciało mi się wierzyć. 60 metrów, tak, 0,60, no. I zabawka ta służyła dzieciom do obcinania głów lalek, ptaków i myszy. Kurde, żyjemy w innych czasach, muszę ci powiedzieć. Nie! Inaczej zapytam, miałeś taką? Co więcej, sprzedawano lalki, które były wypełnione sztuczną krwią i wtedy można było obciąć głowę i efekt był jeszcze bardziej realistyczny. Pytam, ponownie pytanie, miałeś taką? Czy mamusia nie kupiła? Nie kupiła, może dlatego, że Johann Wolfgang von Goethe zapytany kiedyś przez dziennikarza gazety, czy kupiłby dla swojego wnuka coś takiego, odpowiedział nigdy. To jest narzędzie zbrodni. Nie zrobiłbym tego nigdy swojemu dziecku. Dlaczego dzieci miałyby się tym bawić? I oczywiście w 1970 roku takie zabawki, oczywiście w mniej śmiercionośnej wersji, znowu trafiły na rynek zabawkowy. Ale szybko je wycofano po wielu protestach. Żyjemy w naprawdę innych czasach i ja się właściwie cieszę, że jako dziecko nie obcinałem ptakom głów przy pomocy gilotyny. No, ja też nie obcinałem. Nie oceniam, bo standardy były kiedyś inne i żyło się po prostu inaczej. Żyło się krócej, bardziej intensywnie. Na pewno. Bardziej kolorowo, chociaż tego koloru to najwięcej czerwonego chyba tu jest. No, muszę ci powiedzieć, Robert, widzę, że jesteś w szoku też. No, powiem ci, nie wiem. Zrzedła ci mina, gdy na ekranie pojawiła się gilotyna. Tak, nie wiem, co powiedzieć, bo kurde... No.
Myślisz od razu jakby... Producent zabawek, widzisz tutaj możliwość, krzesełko elektryczne dla chomika. Na przykład, tak. Nie, nie, kompletnie nie w tą stronę, a nawet nie w tę stronę. Myślałem o tym, że to jest po prostu, to się prosi, o, dzisiaj to by się prosiło o pozew sądowy, już abstrahując w ogóle od wydźwięku tej zabawki, ale to jest, widzę ucięte rączki, paluszki. Ale chciałem ci przypomnieć, że w roku 1870 dziecko, które przybiegło do matki i mówiło, a Witek mi obciął paluszek gilotynką, to dziecko, matka nie miała czasu w ogóle, żeby się tym zająć, bo niańczyła 14 dziecko. Albo wrzucała paluszek na patelnię do reszty obiadu. I była słonina z okrasą. Tak jest. Przepraszamy, że tak przy piątku. Powiem tyle, obiad taki, że palce lizać. Przypominamy, że czekamy na wasze wierszyki, którymi moglibyśmy kończyć... Nasze filmiki. Do zobaczenia. Sorki, ale tu się akurat nic na koniec nie udało. Następnym razem będzie lepiej.